Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Jarek, po 6 latach przerwy witamy ponownie przy W69. Jak podsumujesz ten okres startów poza Zieloną Górą? Podsumuję ten okres dobrze, ogólnie rzecz biorąc. Te jazdy było sporo i ten okres tych startów był dosyć pozytywny chyba w moim wykonaniu. I zwłaszcza już chociażby teraz te spędzone 4 lata w motorze Lubin, gdzie te występy uważam były całkiem przyzwoite i mi się było okej. W ciągu tych 6 lat sporo się zmieniło w składzie Falubazu, a jak zmienił się Jarosław Hampel jako zawodnik? Trudno jest mi ocenić siebie samego i podsumować jakimś takim stwierdzeniem, myślę, o jakieś zmiany. Nie wiem. Cały czas najważniejsze jest chyba to, że potrafię utrzymać poziom i w tym sporcie jeszcze nie chciałbym zdobyć, więc to wciąż jest taki moment i taki czas dla mnie, że mam sobie coś do udowodnienia i cały czas mi to napędza gdzieś tam, żeby rywalizować na tym najwyższym i dobrym poziomie. Także cały czas sam ambitnie podchodzić do tego, co robię i staram się właśnie jakby w tą stronę tylko i wyłącznie spoglądać. Na pewno nie zapomniałeś, jak się jeździ w Zielonej Górze. Co potwierdziłeś, wygrywając turniej Piotra Protasiewicza? Lubisz tor przy W69? Lubię bardzo tor przy W69. Zawsze mi się tutaj dobrze jeździło w Zielonej Górze. Lubię ten obiekt, lubię geometrię tego toru. I to jest, uważam, jeden z takich moich ulubionych właśnie miejsc do ścigania się. Jeśli jesteśmy przy Piotrze, to chciałabym zapytać o Waszą współpracę. Obaj macie olbrzymie doświadczenie żużlowe i potężną wiedzę o tym sporcie. To połączenie będzie silną bronią Falubazu? No niech będzie silną bronią, niech to się okaże. Uważam, że na pewno dobrze będziemy się dogadywać. Mieliśmy okazję kilka lat razem współpracować, ale też i rywalizować. Zawsze gdzieś tam to się odbywało w takich sportowych relacjach i dobrych relacjach, więc tak jest do dzisiaj. Także uważam, że wszystko powinno być jak najbardziej w porządku. Jak oceniasz potencjał naszej drużyny? Na co będzie stać Falubas w przyszłym sezonie? Trudno jest dzisiaj cokolwiek powiedzieć więcej. Dopiero zakończyliśmy sezon i wszystko, co dzisiaj mówimy, to tak naprawdę to jest wielka niewiadoma. Trudno jest powiedzieć, kto będzie w jakiej formie, kto jak tą formę zbuduje, kto jak trafi z wszystkimi tematami sprzętowymi. Więc ja nigdy tak się nie bawię w takiego proroka, kto będzie wygrywał, kto będzie przegrywał. Natomiast uważam, że możemy zbudować naprawdę fajny zespół, który będzie starał się o dobry wynik i nad tym tak naprawdę będziemy pracować z tej przerwy zimowej. Z pewnością śledziłeś poczynania naszej drużyny w sezonie 2023. Spodziewałeś się, że Falubas wygra wszystkie mecze i w takim stylu wywalczy awans? Tak. Tak, w zasadzie od samego początku, obserwując mecze Falubazu, było widać, że to jest drużyna nie do zatrzymania. Rozpocząłeś już przygotowania do kolejnego sezonu? Jeszcze nie. Wszystko zaczyna się gdzieś tam z początkiem grudnia, więc teraz troszkę takiej przerwy, więcej spokoju, trochę odpoczynku. A z przygotowaniami już tak na maksa, to tak gdzieś tam wystartujemy z początkiem grudnia. Z kolei, a jeśli chodzi o takie przygotowania do sezonu, gdzieś tam pod kątem fizycznym i tak dalej, to nawet nie rozgraniczam tego na okres przygotowawczy czy nie, tylko cały czas jestem w jakimś tam treningu, mniejszym czy większym, teraz akurat trochę mniejszym, ale jeśli chodzi o formę, to czuję się dobrze. Dwa ostatnie sezony kończyłeś w Ekstralidze ze złotym medalem. Jaki wynik chciałbyś osiągnąć za rok z Falubazem? Chciałbym na pewno startować na dobrym poziomie i jechać naprawdę, jak to się mówi, konkretnie zębem i porządnie. Nie wiem, co nas czeka. Zrobimy wszystko, żeby nie być drużyną słabą, po prostu, żeby być drużyną, która będzie konkurencyjna, która będzie waleczna i która będzie potrafiła wygrywać mecze.